Odbyło się dziesiąte jubileuszowe święto kresowe upamiętniające 73 rocznicę przesiedleń z Kresów Wschodnich. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Gierałtowie. Po nabożeństwie goście i mieszkańcy Gierałtowa w Pocztów Sztandarowych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie wzięli udział w apelu pamięci pod pomnikiem ku czci Polaków poległych na Kresach Wschodnich w latach 1939-1945. Następnie wszyscy przemaszerowali na plac przy remizie OSP w Gierałtowie na czele z Nowogrodziecką Orkiestrą Dentą. Program artystyczny rozpoczęły dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca z Nowogrodźca. Charakterystyczny program, nawiązujący do kultury kresowej, zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Uzupełnieniem całości święta kresowego był występ grupy Grażynki z Węglińca. Podczas festynu odbyły się również dwa turnieje. Poza tym wystąpili też laureaci konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową w Gierałtowie pod nazwą Mam Talent. O catering w tym roku zadbali Rada Sołecka Wsi Gierałtów, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej, OSP w Gierałtowie oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Kwisa. Zwieńczeniem wydarzenia była dyskoteka z DJ-em.